Siema, tutaj Bartek, Port Swigger. Mam tutaj podstawowe SSTI, Service Under Prediction, kontekst kodu. Odpalmy lapka. Możesz się zalogować jako Winterpeter i twoim zadaniem jest usunąć morale.txt z katalogu Carnota, review the Tornado documentation. Także, podstawowa sprawa, Swiski, repo. Po i payload all the things można od razu kliknąć. Następnie server side template injection. I tu chodziło o tor na. O, nie ma czegoś takiego. Tornado. No dobrze. Teraz odpalmy sobie to. My account. Jeżeli podają kredsy na 99%. Chcą, żebyśmy tych reców użyli. I teraz tak. Prefer name. Ok. Już widzę te nasze SSTI prawdopodobnie. To znaczy, tu jest co się wyświetlać. First name albo nickname. Zobaczmy nickname. I dobra, teraz. Czy gdzieś tutaj wyświetla się nickname, to username, first name? Chyba to będzie. Czy gdzieś tutaj się wyświetla winter? ID równa się winter. To nie o to chodziło. Tutaj trzy razy. My account. Your username is winter. Okej. Okay. To jest obvious, że to będzie to, tylko teraz gdzie to się wyświetla? Bo to się musi gdzieś reflektować. O, tutaj, tak? Co? What the fuck? CSRF tutaj występuje. Kurwa, może w tym jest. Czekajcie. Ale mam laga mózgu, w sensie nie mam pomysłu na to w ogóle. Weźmy, wrzućmy taki podstawowy payload. Taki. W sumie tego CSRF nie łapią. Nie no, nic się nie zmienia. Czy gdzieś tutaj się coś zmienia? Okej. Python? Chyba Python. No kurde. Ja no zgłupiałem teraz, czekajcie. Dajmy jeszcze raz tego bloga. O!
Teraz działa. Dobra, 64, okej. Czyli miałem rację, to jest tutaj, tylko to się reflektuje. Kurwa, od początku to dobrze zrobiłem, tylko nie wiem, jakieś lagi mózgu. Dobra, jak to jest pytong, to trzeba by to zrobić po prostu jakimś pytongiem, nie? Jezu. Dajcie jakieś proste operacje. Kurwa, może to tutaj było git. Dwa razy. O! Import OS, popen who am I. Zajebiście. Zobaczmy, czy to wejdzie. Jakiś błąd. Czasami tutaj jest fajnie, jak jest spacja. Zaraz, zaraz. Tu jest spacja? Między tym a tym, ok. Dajmy tu plusa. Tu dajmy plusa. Czy ty się masz jakieś problemy? Ok, tu masz problemy. Jest popen, who am I read? Co to się nie domyka? Heh, to był błąd template, patrzcie. Tu jest i tu jest. A tu jest 1, 2, a tu jest 1. Ktoś ma błąd w POC? Zobaczmy. Chyba nie to. Ty masz syntax error. Syntax error. Wywalmy to jeszcze. O Jezus. To jeszcze raz. Who am I read? Kurde, a może nie who am I, tylko dajmy może mu jakiegoś LS-a? Jakoś tak. Shit. To zapewne nie podziała, ale sprawdzić mogę. O Jezu. O jest Tornado Python. Import równa się error system who am I. Kurde, czekajcie, zajmę samo to. Jeszcze raz, bo to jest coś po prostu. Nie rozumiem. Plus. Send. No handler could be login. Import OS. Dobra. Gdzie ty kurwa jesteś tutaj? Gdzie tu widzicie, POC jest mega proste, w sensie tutaj nie ma nic skomplikowanego. Teraz dajmy tak. Okej. To dajmy teraz tak. Kurde, to jest najprostsze chyba SSTi, jakie może istnieć. Czemu ja tego nie potrafię zrobić? Who am I? Invalid syntax.
A zróbmy tak, jak tam było z tym jednym domknięciem, tylko. I'm sad. Czemu kurwa nie działasz? Możliwe, że jeszcze się tu coś zjebało. I ten mnie blokuje. Zobaczmy to jeszcze raz tutaj. Nie było tam problemów z CSRF-em, ale kto wie, co tam pod spodem lata. Kurwa. No handler could be found for logger and application trace bug. File string, module Python turn the template in exec. File generator profile. Procent import OS. Kurde, no. No tutaj pokazuje, że to musi być. Import firmware. To jest też ciekawe, że to się tutaj przekazuje, jak widzicie tutaj, no? Dajmy to jakoś tak. Widzicie, tutaj akurat nie reaguje. Zamknijmy to. Damy jeszcze jedno tutaj. Więcej błędów. I tym razem całkowicie się rozjebało wszystko. Empty expression. Kurwa, dziwne zadanie. W sensie nie wiem, czemu nie działa. Ale to jest głupie, ja pierdolę. Patrzcie na to. Ja muszę sobie tutaj. Ponieważ to nie jest głupie. To ja jestem głupi. Nieważne. Tutaj brakuje czegoś, więc ja muszę sobie wziąć to coś, domknąć sobie tą template'kę, otworzyć moją kolejną, otworzyć tą. Prawdopodobnie to jest niepotrzebne, więc uwaga. Co kurwa? Aha, że okej, rozumiem. I to jest niepotrzebne. I teraz działa. Czyli ja się tak wstrzyknąłem dosłownie, że musi być coś, co jest zdefiniowane. Domknąłem to. Wstrzyknąłem się w swoje. I tu dalej w kodzie jest też to domknięcie. Dobra. Więc teraz rm plus. Morale txt send. I solve. Dobra, dzięki za uwagę. Troszeczkę męczące zadanie, ale mam nadzieję, że przetrwał do końca. Na razie.